Obecna sytuacja, która dotyka wszystkich, sprawia, że każdy ma na ten temat własną opinię, wyraża swoje zdanie i niezadowolenie z tego, co akurat jemu przeszkadza. Nie inaczej było, jeśli chodzi o noszenie masek na twarzy. Pojawiały się na ten temat różne poglądy i rząd wczoraj nakazał, że od najbliższego czwartku, czyli 16 kwietnia, każdy będzie miał obowiązek zakrywania twarzy. Podejrzewam, że jak zwykle pojawią się różne zdania na ten temat. Jedni będą mówić, że nareszcie się na ten krok zdecydowano i należało coś takiego wprowadzić już 3 tygodnie temu. Inni będą przeciwni i powiedzą, że i tak to ich nie uchroni przed zakażeniem, więc po co je nosić? Ja sam byłem kilka dni temu naciskany, żebym na moim Facebooku uznał słuszność noszenia masek przez każdego. Przeczytałem także na ten temat wiele nasyconych emocjami wpisów. No tylko, że emocje nigdy nie sprzyjają metodzie naukowej, a także najbardziej optymalnym rozwiązaniom. Dlatego ja sam nie mam jakiegoś konkretnego zdania na temat maseczek, trzymam się zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także innym podobnym organizacjom. I w tym krótkim materiale postaram się w najbardziej obiektywny sposób przedstawić problem noszenia czy nienoszenia maseczek. Na początku kwietnia zalecenia były takie, by maseczki nosili pracownicy służby zdrowia, chorzy z widocznymi objawami czy osoby opiekujące się chorymi. Obecnie te zalecenia się zmieniły, rekomenduje się, a w naszym kraju od czwartku będzie to obowiązkowe, żeby zasłaniać usta oraz nos. Wielu nazywa to błędem, zbyt późnym działaniem i uważa, że naukowcy znowu się pomylili. Jednak to normalne, że przy takim wydarzeniu jak światowa pandemia zalecenia się dynamicznie zmieniają w zależności od sytuacji. Czy słusznie? Podejrzewam, że gdyby miesiąc temu, kiedy ogłoszono pierwsze obostrzenia, były one tak surowe jak dziś, moglibyśmy mieć olbrzymią ilość protestów i głosów sprzeciwu. Nie każdy wie, co jest dla niego dobre, a do każdej sytuacji trzeba się przyzwyczaić i w jakiś sposób przygotować. Na pewno pamiętacie, co się działo na początku w sklepach. To wyobraźcie sobie, jakby od razu zapowiedziano, że przez 2-3 miesiące będzie wszystko pozamykane. Dlatego też początkowe ogłoszenia były na 2 tygodnie i były mniej restrykcyjne niż obecnie. Jednak trochę zszedłem z tematu. Noszenie maseczek, tak jak wszystko, ma swoje plusy i minusy. Bardzo możliwe, że wielu Polaków w czwartek wyjdzie w maseczce na zakupy i będzie miało przekonanie, że są bezpieczni. Noszenie masek daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a to może tylko zwiększyć ryzyko zakażenia. Dlatego warto wiedzieć o maseczkach coś więcej. Noszenie maseczki na przykład chirurgicznej czy zwykłej bawełnianej nie zabezpiecza posiadacza tej maseczki przed zakażeniem. Wirusy są zbyt małe, by taki materiał mógł je zatrzymać. Zwykła tkanina w zasadzie nie zapewnia żadnej ochrony przed wirusem. Nie ma dowodów naukowych, że noszenie tego typu maski przez osoby zdrowe może w jakikolwiek sposób zapobiec zakażeniu. Może z wyłączeniem aspektu psychologicznego maseczka powoduje, że ograniczamy nieświadome dotykanie twarzy. Żeby mieć pewność, że nie zostaniemy przez kogoś na ulicy zakażeni, musielibyśmy posiadać maskę z odpowiednimi certyfikatami. Ale po pierwsze, musimy ją nosić prawidłowo, a niestety wielu ludzi, nawet publicznych, nie robi tego w ten sposób. A po drugie, mamy ich niedobór, a to właśnie one najbardziej są potrzebne personelowi służby zdrowia. Dlaczego więc obecnie WHO rekomenduje zakładanie masek, a nasz rząd wprowadza nakaz ich noszenia? Ponieważ wielu ludzi jest zakażona, ale przechodzi chorobę bezobjawowo lub jeszcze nie mają objawów, a te pojawią się za kilka dni. Taka osoba nieświadomie zakaża innych ludzi na zakupach, w pracy czy komunikacji miejskiej. Każdy, kto zbliży się na odległość około 1 metra do takiej osoby, jest narażony na unoszące się w powietrzu kropelki pochodzące ze śliny chorego. Jeśli jednak posiada on maseczkę, to zatrzyma ona te kropelki śliny czy inne wydzieliny, które dostają się do powietrza podczas mówienia, kaszlu czy kichania. Innymi słowy, nosić maseczki powinny osoby chore, ale jako że nie wiadomo, czy osoba wyglądająca na zdrową nie jest chora, to zmieniono zalecenia. Światowa Organizacja Zdrowia doszła do wniosku, że korzyści z noszenia niespecjalistycznych masek przez wszystkich mogą przewyższyć wady tego rozwiązania.
Teraz pytanie, skąd je wziąć? W aptekach w zasadzie nie jesteśmy w stanie ich kupić, jednak to niekoniecznie musi być zakupiona maseczka. Od czwartku będziemy mieć nakaz zakrywania twarzy. Możemy to robić chustą, szalikiem czy własnoręcznie uszytą maseczką. Jednak w mojej opinii powinniśmy dobrze ten aspekt przemyśleć i jeśli jest taka możliwość, zaopatrzyć się w maseczki. Myślę już przyszłościowo i obserwując, jak wyglądała zima w tym roku i jak wygląda początek wiosny, można się spodziewać, że czeka nas już niedługo fala upałów. Rok temu mieliśmy wyjątkowo gorący czerwiec. Jest bardzo prawdopodobne, że w maju już będzie dość gorąco. Nie wyobrażam sobie w taką pogodę chodzić w chuście lub szaliku. Maseczka też na pewno nie będzie super komfortowa, jednak w tym wypadku nasz komfort i wygoda schodzą na drugi plan. Ważniejsze jest opanowanie sytuacji, z jaką przyszło nam się zmagać. Oczywiście maseczki nie powinniśmy zsuwać co chwilę, nie wolno jej dotykać brudnymi rękami i dbajmy o to, by zakrywała ona usta i nos, a nie tylko usta. Dodatkowo maska musi być sucha. Wilgotna maska to większe ryzyko przeniesienia cząstek wirusa zawieszonych w kropelkach wydzieliny z dróg oddechowych. No i pamiętajcie, maseczka jest tylko środkiem uzupełniającym i nie zastąpi innych środków zapobiegawczych, czyli mycia oraz dezynfekcji rąk i powierzchni często przez nas dotykanych, utrzymywania dwumetrowego odstępu od innych ludzi, a także niedotykanie okolic ust, nosa, a także oczu, o czym wiele osób zapomina. Obecna sytuacja, tak jak na początku mówiłem, sprawia, że jesteśmy atakowani różnego rodzaju informacjami i opiniami, bardziej lub mniej, niestety częściej mniej, mającymi coś wspólnego z rzeczowym podejściem do sprawy. Być może jeśli uznam, że jakiś temat warty jest szerszej analizy, to wrócę do tej kwestii. Możecie zostawiać w komentarzach swoje propozycje tego typu problemów, które wymagają wyjaśnienia. Uspokajam moich stałych widzów, odcinek o kosmosie jest w realizacji, już niedługo będziecie mogli go zobaczyć. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia.